Poniedziałek, 16 września, Wojciech Ozimek. Teledziennik zaczynamy jak zwykle od skrótu najważniejszych informacji. Od dzisiaj ośrodki pomocy społecznej wypłacają zasiłki według nowych zasad. Koncertem Tadeusza Nalepy zakończyły się Dni Radomia. Od dzisiaj ośrodki pomocy społecznej wypłacają zasiłki na nowych zasadach. Zdaniem Wacławy Kobierskiej, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, najbiedniejsi pobierający zasiłek okresowy mogą zyskać. Generalnie jednak większość korzystających z opieki społecznej straci. Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej obowiązuje od ubiegłej soboty. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu obliczania dochodu, poniżej którego możliwe jest przyznanie zasiłku. Do tej pory podstawowym kryterium przyznawania pomocy był dochód liczony na członka rodziny. Obecnie brany jest pod uwagę dochód całej rodziny. Osoba, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, jej dochód określony jest na 275 zł netto. Natomiast rodzina jest potraktowana w ten sposób, że na pierwszą osobę dochód wynosi 250 zł, na następną 175 i na każdą jego członka w rodzinie w wieku powyżej 15 lat 175 zł. Przyznając zasiłek, pracownicy ośrodków biorą pod uwagę również dysfunkcje występujące w rodzinie, takie jak bezrobocie, alkoholizm, klęska żywiołowa lub ekologiczna czy narkomania. Zasiłek stały dla osoby samotnej bez środków do życia, na przykład z powodu inwalidztwa, wynosi 250 zł. Zasiłek pielęgnacyjny ponad 82 zł, a dodatek pielęgnacyjny 65 zł. Znowelizowana ustawa nakłada obowiązek robienia specjalizacji przez pracowników opieki społecznej. Osoby te powinny być przeszkolone w ciągu 5 najbliższych lat. Do stycznia przyszłego roku ma się zwiększyć także liczba pracowników socjalnych. W województwie radomskim trwa nadal pogotowie przeciwpowodziowe. Poziom wody w Wiśle, choć wciąż wyższy od ostrzegawczego o ponad pół metra, systematycznie obniża się. Utrzymujące się od kilku dni opady deszczu mogą jednak spowodować ponowny przybór wody w połowie bieżącego tygodnia. Obecnie podtopionych jest około 500 hektarów łąk i nieużytków. Na kilku odcinkach wylały mniejsze rzeki, m.in. Radomka, Szabasówka, Jabłonica i Drzewiczka. Jak wynika z bieżących meldunków, o 30 cm został przekroczony stan ostrzegawczy wody w Pilicy w rejonie Białobrzegów. Rolnicy mają poza sobą opóźnione żniwa, a przed nimi również opóźnione w tym roku wykopki. Wszystko wskazuje, że deszczowa aura w ostatnim okresie wegetacji wpłynie negatywnie na jakość, a przede wszystkim na ilość zebranych ziemniaków. Wstępne szacunki były bardzo optymistyczne i przewidywały zbiory około 200 kwintali ziemniaków z hektara. Mokre lato sprawiło, że plony będą mniejsze o 10-15%. Ziemniaki podczas już dojrzewania zupełnego takiego powinny mieć troszeczkę inną pogodę, inną aurę. Bo spodziewaliśmy się, że w tej chwili będą w pełni wykopki, a jednak tych wykopków nie ma. Z racji złej pogody opóźnione będą również tegoroczne siewy zbóż ozimych. Zgodnie z terminem agrotechnicznym dla rejonów środkowej Polski powinny się one rozpocząć 16 września. Poświęcenie nowego pomnika Anioła Ciszy, które miało się odbyć 21 września na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego, biskup Edward Materski przesunął na bliżej nieokreślony termin. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu po sobotnim zebraniu wystosował pismo do parafii świętego Wacława, gospodarza obiektu, w którym poinformował o gotowości wykonania w brązie modelu rzeźby autorstwa Marka Szczepanika. Wczorajszy koncert Tadeusza Nalepy oraz występ kabaretu Czerwony Tulipan zakończyły trwające od czwartku Dni Radomia. W sobotę odbył się recital Stanisława Sojki. Sojka Solo Recital odbył się w sali koncertowej Urzędu Wojewódzkiego. Artysta zaprezentował stare i nowe utwory, w tym nieśmiertelną Tolerancję. Zaśpiewał również kilka sonetów Szekspira. Płyta z tymi nagraniami zdobyła w Polsce duży rozgłos. Zapytany, czy wyśpiewane sonety stanowiły przełom w jego twórczości artystycznej, Sojka odpowiedział:
To po prostu była bardzo ważna płyta i dla mnie i myślę, że to powiedzmy, że nie był to następny schodek, tylko powiedzmy, że kilka przeskoczyłem wyżej. O. Fanów Stanisława Sojki jest w Radomiu tak wielu, że nie pomieściła wszystkich sala koncertowa. Około 200 osób słuchało recitalu pod urzędem, moknąc na deszczu. W niedzielę przez cały dzień w sali koncertowej Urzędu Wojewódzkiego odbywały się imprezy w ramach Dni Radomia. Występy zespołów Bradeli, Omen i Leszka Kupidury z powodu opadów deszczu zostały przeniesione z Parku Kościuszki do Urzędu Wojewódzkiego. Niewielu radomian wiedziało o zmianie miejsca koncertu, dlatego też impreza odbyła się przy prawie pustej sali. Publiczność dopisała natomiast na kończącym Dni Radomia koncercie Tadeusza Nalepy. Ojciec polskiego bluesa wykonał utwory stare, jak również ze swojej najnowszej płyty. O to chodzi, że ja jakby swoją muzykę chcę ulepszać. Jak mi to wychodzi, to już ocena nie należy do mnie. Mnie się wydaje, że jednak jakieś elementy zawsze doskakują do tego. Natomiast nie przeskakuję z drzewka na drzewko. Także rzeczywiście z małymi zmianami to gram to samo nawet od 35 lat. W koncercie uczestniczyły trzy pokolenia fanów Tadeusza Nalepy. Każdy wykonywany utwór był nagradzany gromkimi brawami. Podobnie został przyjęty występ kabaretu Czerwony Tulipan. Aby wolności z takim trudem i za taką cenę zdobytej nie utracić. Te słowa Ojca Świętego są mottem rozpoczynającego się dziś Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Kultura tym bliższa staje się człowiekowi, im bardziej uczestniczy w jej tworzeniu. Chcemy rozbudować twórczość kultury, szczególnie w dziedzinie religijnej, powiedział ksiądz biskup ordynariusz Edward Materski. Nasza kultura narodowa, nasza kultura związana z naszym codziennym postępowaniem, a przede wszystkim kultura związana z życiem społecznym, kultura życia politycznego, wszystko musi być ukierunkowane na właściwe zagospodarowanie wolności. Jutro w Resursie odbędzie się koncert inauguracyjny. Wystąpią Mariola Gralczyk, sopran, Mirosław Feldgebel, akompaniament, Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Divertimento oraz męski zespół wokalny pod kierunkiem Agnieszki Dąbrowskiej. Również w Resursie można będzie obejrzeć cztery filmy: Anioł przy moim stole, Człowiek-słoń, Moja lewa stopa przed egzekucją. Otwarta zostanie też wystawa Sacra Radoniensia. Wszystkie parafie chcemy pokazać, ich piękno, architekturę, a także ich samych wiernych. Stowarzyszenie Civitas Christiana przygotowało koncerty pieśni religijnych, wieczory poezji, pieśni patriotycznych. Codziennie odprawiane będą też połączone z konferencjami msze święte. Z Łotwy powróciła do Radomia grupa artystyczna Młodzieżowego Domu Kultury. Teatr Uśmiech, wokaliści i tancerze występowali przed łotewskimi i polskimi rówieśnikami. W ubiegłym roku gościł w Radomiu łotewski zespół wokalny Vialites z miasta Daugav Pils, reprezentujący tamtejszy Dom Kultury, z którym nasz Emdek nawiązał współpracę. Z artystyczną rewizytą pojechał na Łotwę Teatr Uśmiech pod kierownictwem Bożeny Słomskiej, wokaliści i para taneczna. Radomianie dali trzy koncerty w polskiej szkole i przedszkolu oraz w szkole łotewskiej. Ich występy były przyjmowane owacyjnie, a spotkania z łotewską Polonią z wielu oczu wycisnęły łzy wzruszenia. Myślę, że nawiązały się trwałe jakieś kontakty i przyjaźnie, które objawiały się nie tylko w towarzyszeniu nam w poszczególnych imprezach, ale i w łzach, które pojawiły się na policzkach dzieci w czasie pożegnania. Oczekujemy ich wizyty w najbliższym czasie, to jest w grudniu. Myślę, że wszyscy z niecierpliwością będziemy czekać na ten moment. Młodzi artyści z MDK zwiedzili Rygę, a w drodze powrotnej litewskie Wilno. W grudniu przyjeżdża do Radomia Daugavpilski Teatr. Dodatkową godzinę wychowania fizycznego wprowadzono na wniosek Urzędu Kultury Fizycznej. Od września uczniowie mają 3 godziny WF-u tygodniowo. Zdaniem nauczycieli nie wszystkie szkoły województwa mają odpowiednie warunki, by właściwie realizować nowy program.
Obecnie w województwie radomskim buduje się 22 przyszkolne sale gimnastyczne. Szkoły, które nie mają sal, korzystają z gminnych lub miejskich obiektów sportowych. Nauczyciele twierdzą, że decyzja o wprowadzeniu dodatkowej godziny wychowania fizycznego była przedwczesna, gdyż nie wszystkie szkoły mają wystarczające zaplecze lokalowe. I jeśli chodzi o właśnie o tę trzecią godzinę lekcyjną, uważam, że powinny wprowadzić te szkoły, które mają bazę. Ponieważ no, trzecia godzina do czegoś zobowiązuje. Gdyby ćwiczyć tylko na korytarzach, więc dzieci wchłaniają unoszące się kurze, co jest niezdrowo, a dzięki trzeciej godzinie powinniśmy no, być zdrowsi, silniejsi. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, gdzie obecnie uczy się ponad 1000 uczniów, oddano do użytku kompleks sal do ćwiczeń gimnastycznych. Z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażono salę z lustrami, w której prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie mogą również korzystać z siłowni i dużej sali gimnastycznej. W lekcjach wychowania fizycznego może brać udział jednocześnie 70 uczniów. Fotografia od dziecka fascynowała Wojciecha Stana. Tej pasji podporządkował swoje życie. W Klubie Środowisk Twórczych Łaźni otwarto wystawę prac artysty, który w roku 1961 był m.in. założycielem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wojciech Stan jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Klubu Fotografii Prasowej, rzeczoznawcą do spraw oceny dzieł sztuki współczesnej w zakresie fotografii. Wiele tematów swoich prac realizował za granicą, m.in. w Argentynie, Brazylii, Czechosłowacji, w Norwegii i w Rosji. Jest laureatem wielu nagród, dyplomów, medali i odznaczeń, m.in. zasłużony działacz kultury i za zasługi dla Kielecczyzny. Na wystawie w Klubie Środowisk Twórczych Wojciech Stan zaprezentował fotogramy z różnych okresów swojej 35-letniej działalności. A teraz wiadomość, na którą wszyscy czekaliśmy. Rozpoczęcie sezonu grzewczego na terenie województwa radomskiego ogłosił dziś wojewoda Zbigniew Kuźmiuk. Zgodnie z decyzją zostaną uruchomione wszystkie ciepłownie zaopatrujące w ciepło osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej. Do gorszących zajść doszło znów na stadionie sportowym. Tym razem w Białobrzegach podczas czwartoligowego meczu piłkarskiego pomiędzy zespołami miejscowej Pilicy i Radomiaka. To było straszne. Przez dziennikarze obsługujący ten mecz musieli schronić się w okolicach ławki rezerwowych obu zespołów, żeby po prostu nie oberwać po głowie. Myślę, że przyczyn za tym było kilka. Przede wszystkim fakt, że tylko dwóch policjantów obstawiało to spotkanie. Poza tym nie było tego, czego coś spotka się na innych stadionach, czyli odseparowania kibiców drużyny przyjezdnej. Kibic Radomiaka, jeden z nich został wyprowadzony przez owych policjantów poza trybuny. Zaczęli zrywać ławki, na których siedzieli, i deski, rzucać w kibiców miejscowych. Tam ci nie pozostali dłużni, no, było coś okropnego. Sędzia Paweł Kobylecki przerwał spotkanie na ponad 5 minut. Dopiero w tym czasie przybyły posiłki służb porządkowych, które spacyfikowały stadion i opanowały sytuację. W stadionie przebywało około 500 osób, 100 kibiców Radomiaka. I najbardziej bolesny jest fakt, że to były niemal dzieci, 13-14-letnie. Także. I to właśnie te dzieci, widziałem z drugiej strony trybun, jak chłopczyk 13-letni bił pana około 70 sztachetą. No to jest przerażające. Próbowaliśmy uzyskać informacje źródłowe dotyczące zajść oraz zabezpieczenia obiektu na czas rozgrywanych zawodów. Niestety nie udało nam się. W Komendzie Wojewódzkiej Policji zabrakło kompetentnej osoby, która mogłaby udzielić takich informacji. Dwóch policjantów i kolejna bezkarna rozruba na stadionie. Na szczęście bez ofiar w ludziach. Zadymiarze święcą kolejny triumf nad słabością organizacyjną widowisk sportowych. Od dzisiaj ośrodki pomocy społecznej wypłacają zasiłki według nowych zasad. Koncertem Tadeusza Nalepy zakończyły się Dni Radomia. Proszę Państwa, zaginął piesek. W czwartek wieczorem w Parku Kościuszki przy ulicy Sienkiewicza zaginął mały, czarny, podpalany kundel. Miał na szyi metalową kolczatkę. Znalazca proszony jest o kontakt z właścicielem, dzwoniąc pod numer telefonu 60 38 37. Na znalazcę czeka nagroda.
To wszystko w tym teledzienniku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro o zwykłej porze.